Czy spóźniliście się kiedyś do szkoły? No mi się to na pewno kiedyś zdarzyło, ale dzisiaj będą tego większe konsekwencje niż zazwyczaj, czyli no nie skończy się tylko na zwykłym wpisaniu do dziennika, tylko ktoś będzie musiał po nas przyjść. Teraz co prawda rok szkolny się kończy, ale to nie znaczy, że nie możemy ostatni raz odwiedzić tego miejsca, szczególnie, że coś dziwnego się tam wydarzyło. Nasza klasa to 212. Gra Late for Class. Widzę, że nietypowe poruszenie w stylu Baldi's Basics, ale tak, jakie to są numery? Na tych drzwiach nie możemy wejść? Okej, okay, nie chcemy tam iść. Jaka to jest klasa? Tu jest 114. A tą stronę jest jaka klasa? Tu jest 101, więc trzeba lepiej iść na piętro. W tamtą stronę gdzieś na lewo, ponieważ to jest, no, parter, nie? Cóż to takiego? Jakaś taśma policyjna. Co tam się wydarzyło? Jakieś te tabliczki takie, jak się ustawia na scenach, jakieś nie wiem czego. Co to jest w ogóle to? To? Ja to mogę podnieść? Coś z tym zrobić? Nie, nic z tym nie mogę. No cóż, no to... Co jest? Ej, ktoś idzie! Ktoś idzie! Słyszałem tam kogoś. Damn, to jest... chyba ta. Jakieś takie czerwone, co się latają? Tam chyba jest stołówka. O kurde, gdzie muszę iść? Ja tu nic nie widzę, ja wam trochę podjaśnię to. Ale tu jest... za ciemno, ja tu... Są jakieś ustawienia? Nie, nie ma żadnych ustawień. Jeśli muszę na pierwsze piętro dostać, a tam jest taśma. Jest, co jest? Co? Ej, Stefan! Fajnie. No to tak, zostaliśmy... Dziabnięci zostaliśmy. Przez jakiś... Co to było? Jaki śmieszny typ, dobra. Idziemy. Mamy mało czasu. Mamy mało czasu. I musimy iść, póki jest jasno. Bo jak się zrobi ciemno, to jest źle. Tu mamy schody, to nie są schody, to jest jakaś dziwna plaza. Jakieś zejście w dół, jakiś kurde basen. Jest, są schody na górę. Są schody, aż kliknąłem palcami śmiesznie. Dobra, to są schody na górę, więc będziemy już przy 212. Zaraz się gasi światło, więc lepiej to zrobić szybko. 201, 217, my mamy 212, pamiętajmy o tym, 216. Kurde, tego jest za dużo. Tu jest zamknięte. 215 to musi być tam. Znaczy nie będzie na trzecim piętrze. Ale jest lepiej, bo jesteśmy dalej i jeszcze nie zgasło światło, nie? 203, 204, nie, no źle poszedłem. 204. Ja pierdzie. Gdzie ja jestem? Co to? What? Halo? Co to jest? Nie no, zaś mnie. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. No poszedłem gdzieś, ja nie wiem gdzie jestem teraz. I co mam teraz zrobić, nie? Co jest? Wiecie co, może ja to zrestartuję. Zrestartuję i zrobimy to jeszcze raz. Bo źle tam poszedłem do mniejszych tych... do mniejszej liczby i no już się zepsuło. Więc tak, idziemy tutaj. Trzeba iść w prawo. Potem idziemy w lewo do końca... Aha, super, za źle. Dobra, teraz musimy iść prosto. Pamiętamy, sala 212. Idziemy prosto. I tutaj, teraz następnym, trzeba skręcić w lewo. I tu jest 212, sala. Więc będziemy musieli iść ten, w to samo miejsce, ale na pierwszym piętrze. Więc chyba mniej więcej wiem, gdzie to jest. Ale widać, że mamy dużo czasu, ponieważ już na górze byłem, no, dłuższy czas. A udało się, no, widać było, co się udało. Więc tak, teraz nie idziemy tam,
Tylko teraz idziemy tutaj w prawo. Musimy iść tu w prawo, bo tam jest nasza sala. Kuźwa, nie idziemy w prawo. Zobaczmy, co jest na trzecim piętrze. Nie, no to są już 300. Któż to taki? Dzień dobry. To chyba byli nasi znajomi. Ja nie mogę. No. And education and learning. Siedziałem chwilę analizując tą szkołę i już wiem, gdzie musimy iść. Nie możemy iść w ten korytarz, gdzie był tamten typo, a raczej dwóch typów leżących na sobie. Musimy iść. Tutaj jest klatka schodowa, teraz w prawo, nie? Jest klatka schodowa w prawo. Musimy wejść nią na górę. Jak wejdziemy na nią na górę, to wtedy będzie klatka, znaczy poziom 200. I my musimy iść na, znaczy na drugi, musimy iść na trzeci, czyli to jest właśnie tamta klatka schodowa przed nami. Dokładnie. I nie możemy iść tutaj, tylko musimy iść teraz tutaj, skręcić w te miejsce. I iść w załom korytarza teraz po prawo. I tu na końcu jest właśnie nasza sala. Udało się. Moi drodzy, udało się przejść. Ending. It's been so many years since then. Tyle lat minęło. Tried so hard to forget, tak bardzo próbowałem zapomnieć. Ale i tak to powraca wspomnienie. Wydaje się, jakbym był, jakby mi nie było wolno kontynuować dalej mojego życia. Jakby to bez pamiętania o tej części. Dzisiaj mi się udało. Ale to nie spowoduje, że to wszystko zniknie. Małe zwycięstwo, jak to... Co? Nieważne, czy ucieknę, czy stracę rozum w tym... w tych znajomych korytarzach, to zmienia nic. To nic nie zmienia. Zawsze będę się budził w prawdziwym świecie i kontynuował, że i nie doczytam. W tym hotelu nie ma węży, a przynajmniej tak sugeruje nazwa tego hotelu. Czy jednak nie ma tutaj węży? Zobaczmy. Witamy w hotelu bez węży. Jedyny hotel, w którym na pewno nie ma węży. Szczycimy się, że nie ma tutaj absolutnie żadnych węży. Nie musisz się martwić, że znajdziesz jakiegoś węża pod kołdrą, w swojej toalecie albo w szafie. Ciesz się swoim pobytem w No Snake Hotel. No muszę wam powiedzieć, że przytulnie to jest, ale czy mogę zostać w windzie? Fajna muzyczka tu jest. Nie no, musimy iść zobaczyć, co tu jest. Jakaś kartka. Nie uwierzysz, Bart. To miejsce jest świetne. Wiesz, jak bardzo nienawidzę węży, więc postanowiłem, że spróbuję No Snake Hotel. Naprawdę to zrobili, Bart. Tutaj nie ma absolutnie żadnych węży. Żadnych węży. 99,99%. No refund if snake is seen. Okej, mamy sobie wziąć jakiś klucz. No, to jest fajna muzyczka i nie chcę iść. Co to jest za niebieskie coś? A, to jest lampa tylko. Step on it. Kłóca się jakoś? Nie kłóca się. No cóż. Mamy znaleźć pokój 100. Okej, czyli nie możemy nic zrobić z pokojami, które nie są naszym pokojem. Vibe taki trochę poziomu 5. Reinkarnacja diabła. Nie myślałem, że będzie to możliwe, ale jestem szczęśliwy, że jednak jest. No Snake Hotel naprawdę zasłużył na swoją nazwę. Skąd była małą dziewczynką i... odkąd zostałem zaatakowana przez armię węży na wakacjach, nie opuszczam swojego domu. Po 50 latach odizolowania w końcu znalazłem bezpieczne miejsce, gdzie mogę spędzić swoje wakacje. Dziękuję, No Snake Hotel. No widać, niezłą mają tutaj kampanię. 117. To są jakieś zabarykadowane drzwi, nie wiem, co to może znaczyć. 113.
112, 100. Halo? Wiedziałem, że to tam zamruga to światełko. Wszędzie, ale nie tutaj. Kolejna kartka. Raz byłem w pewnym hotelu, wszedłem do swojego pokoju. Usłyszałem syczenie. To nie była część listu. Naprawdę usłyszałem syczenie. Dobra, co my to dalej? Wszedłem do mojego pokoju i kiedy włączyłem i kiedy obróciłem się, żeby zamknąć drzwi, tam był wąż, długi jak moje ramię, zwieszał się z kieszaka na ubrania. Ale tutaj, w hotelu bez węży, nie może się o to martwić, że jakaś creepy kreatura może stać za mną. Fajnie, wszystko pozytywnie. Dobra, musimy znaleźć swój pokój. 110. Podejrzane dźwięki. 107. 106. Nie, 100. Równe 100. 104. 101. Nie podoba mi się to. Co? A, taki mini wężyk, nawet go nie zauważyłem. Co tam jest? Nie podoba mi się to, że jestem ciemna. O kurde! O kurde, a! To nie widziana ściana. Snake. Teraz zamiast do drzwi lecimy w drugą stronę. Tak, lecimy tam, bo tutaj była niewidzialna ściana. Ale no. Nie, to stąd będzie było. Dokładnie. I my lecimy tam, lecimy do tamtych drzwi. Lecimy do tamtych drzwi. Lecimy... Autoborder. Ła! O kurde, przestery. Do widzenia mi z tym. Okej, okay, powiem wam tak, nie cierpię manekinów. Pamiętam, jak kiedyś miewałem z nimi koszmary, nie było to nic strasznego, ale i tak nie było to miłe przeżycie. Mamy tu kolejną grę, The New Resident. Bo my nie zakładam, że będzie to w końcu jakaś porządna, horrorowa ta gierka. Poprzednie były dobre, ale jakby nie przestraszyłem się w nich za bardzo. I w tym momencie trochę się cykam, co tu będzie w tej grze. Ale dobra. After a bit of digging, I discovered they were all connected by one thing. Manicorp. Each missing person had a connection with an employee of the company. I tried to piece it all together, but there was something missing. That is, until I received an anonymous tip with an address. 666 Dyer Lane, location of the Manicorp warehouse outside of town. Something seemed off, but maybe the lead was worth following. Manicorp. Now why did you bring me here? Damn! Ja się boję tych manekinów. 5, 6, 7, jakieś numerki. Raz, dwa, 3, 4, 5. Aha, 3, 4, 5, 6, 7. Jakieś losowe po prostu. Nie mogę sprintować. Nie podoba. Wow! Ja też. Ustawię się tym, zobaczysz, że będzie jumpscare. Shit. This is everyone who's been missing. I need to leave. Now. Tutaj jest lista wszystkich nowych rezydentów. Pewnie się, że będą zamknięci tym razem. Wierzę, że przejście tej akcji poszło dobrze. Nie chcę kolejnej ucieczki. PS, bądź uważny i patrz za siebie, kiedy idziesz do domu. Nie zapominaj o incydencie z poprzedniego tygodnia. I poniżej jest lista imion, numerów ID i daty, kiedy dołączyli. O-o. Pinki. Halo?
Ja... Super. Było, patrz za siebie, ale nie idź tyłem. Czy ja zostałem manekinem? Panie i panowie, mamy zły ending. Fajnie, game over. Dobra, lecimy jeszcze raz. Skipujemy cutscenkę. Lecimy po kartkę. Lecimy po kartkę. Witaj w klubie, mój drogi. Mamy trzy żarówki. I trzy żarówki, myślę, będą ok. Czekaj, co? Kliknę E? Chyba E. Pierwsza. No, fajnie, pierwsza. Czy będę musiał robić kurkociąg dookoła w ten sposób, żeby mnie nie zabili? Okej, znowu tyłem. Holy shit. This is everyone who's been missing. I need to leave now. Okej. Pierwsze. Lecimy. 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 Masz problem? I dupa. Okej, okay, po wielu innych podejściach mi nie szło, więc musiałem zobaczyć sobie, jak jakiś ktoś przeszedł to na YouTubie. I już wiem, co mam robić. Mianowicie, na początku muszę tu iść bokiem. Na pierwszym skrzypnięciu mam iść dalej. I trzecie. I wychodzimy. Jest! Udało się! Udało się! Udało mi się. Te obiekty prawie mnie złapały. Muszę to zgłosić policji szybko. Uciekłeś. Jest! Dobra, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, strzelcie łapy w górę. Na 5 kolejnych nagrywam kolejny odcinek z 3 szybkich gier. Mam tym razem bardzo fajne gry przygotowane, które mi się podobają, więc i również wam się spodobają. Zostawcie komentarz, czy wam się podobało. Jeśli nie, to trudno. Zapraszam was do moich poprzednich filmów i póki co, do zobaczenia.